Rózga. 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 No. Rózga. Co tak tam czytasz? Listy, listy, mój drogi mały elfi pomocniku. Swoją drogą, nie sądzisz, że to trochę niesprawiedliwe, że oceniasz tych biednych ludzi przez 12 miesięcy, a przychodzisz do nich tylko raz w roku? O czym ty mówisz? No każesz im się starać przez cały rok dla często głupiego prezentu jeden dzień w roku. A jak raz ktoś nawali, to walisz go po gębie rózgą. Po co tu przyszedłeś? No właśnie. Słuchaj, Miki, bo przychodzę w imieniu reszty elfów. No, i co tam wam się urodziło? Chodzi o to, że my przez ten cały rok odwalamy za ciebie brudną robotę. Kleimy te zabaweczki, siedząc w oparach trującego kleju, topionego plastiku i palonej gumy, a ty siedzisz, czytasz te swoje liściki i raz w roku wsiadasz do fury i zgarniasz całe laury. No ale taka jest tradycja. Słaba ta tradycja. Młodzi myślą, że to twoja robota, a starsi i tak pomyślą, że cały ten szajs jest z Chin. No ale co ja mogę? Taka jest tradycja, to ludzie ją wymyślili. O, patrzcie, jestem święty Mikołaj, żyję pod konserwatywną kopułą, wierzę w pokój na świecie i sprawiedliwe warunki pracy w polskich zakładach. Dobra, przestań truć, co te wasze związki chcą ugrać? No to tak, chcemy 7 dni urlopu w roku, służbowe sanie, żebyśmy nie musieli dzień w dzień drałować do roboty, brodząc po kolana w śniegu, dopisanie nas do listy twórców sukcesu tego święta, oraz casualowe piątki, żebyśmy nie musieli nosić tych niewygodnych uniformów. Aż 7 dni urlopu? To kto te zabawki poklei? 7 dni! No dobra. Ale wtedy codziennie po jednej darmowej nadgodzinie będziecie zostawać w pracy. Brzmi rozsądnie. No to dogadane. To teraz słuchaj. Chcesz się przyczynić do poprawy jakości tego święta, to mi pomożesz. No słucham. Mam tu listy, z którymi mam problem. Doradzisz mi, jakie prezenty im dać. No dawaj. Mam tu Mateuszka z Polski. Nie mów nic więcej. Włóż mu w kopertę akt notarialny na kolejny skrawek ziemi z okolic kościoła. On podobno je kolekcjonuje. Uzupełnienie kolekcji? To lubię. Dobra, mamy to. Tu mam jakiegoś... rapera. Ty zobacz, jak mu spodnie nisko opadły. To jemu wyślij pasek, może przestaną mu zjeżdżać. No dobra, to też mamy. Robercik. Dla niego już mamy prezent. Jaki? Właśnie kończymy malować na złoto piłkę do nogi. Czemu tak? Miał ją dostać już w zeszłym roku, ale gdzieś się nam zapodziała. Poza tym ciągle go robią wała z tą piłką, więc się złożyliśmy i chcemy mu sami dać. No dobra, to mamy. Sabrinka. Dla niej to nie wiem. Tak patrzę na ten list, co mi przysłała. I myślę, że w tym roku wyślemy jej słownik ortograficzny. O, zobacz, nawet Oluś do mnie napisał. Z Olusiem nigdy nie było problemu, jeśli chodzi o prezenty. Wiadomo. Wyślij któregoś z elfów do Monopolowego i będzie z bani. O, i Donald. Który? Ten amerykański. No to samo opalacz i tupecik z futra Rysia. No ale Rysie są pod ochroną. To wyślemy syntetyk. No dobra, to z grubsza mamy to. To wracaj do swojej tokareczki. Dzisiaj jest piątek. No i co? Możemy ściągnąć te łachy? A, no tak. To wiesz co? Od przyszłego piątku. Czemu od przyszłego? Przed świętami lubię sobie popatrzeć na te wasze śmieszne obciachowe czapeczki. No już idź. A wy co tak się przyglądacie? Już do kuchni i piec mi ciastka na Wigilię. Piszcie w komentarzach, jakie wy prezenty chcielibyście dostać. Życzę wam wesołych świąt. Do zobaczenia wkrótce. Ho, ho, ho.